Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj profesor Jan Żaryn, senator Rzeczpospolitej Polskiej, redaktor naczelny sieci Historii. Taki dla nas kustosz też polskiej historii, zwłaszcza dla nas dziennikarzy, ludzi, którzy historią również żyją, bo ta historia przecież w tym okresie, w którym się obecnie znajdujemy, jest niezwykle ważna. Panie profesorze. Dzień dobry. Dzień dobry. Przede wszystkim tak. Cud niepodległości, niezwykły zbieg okoliczności, słabość państw zaborczych, czy wola i duch w narodzie, który przez ponad 120 lat nie zapomniał o wolności, o samostanowieniu. W czym pan upatruje ten wielki sukces roku 1918? Czy może te wszystkie sprawy złożyły się na ten cud właśnie niepodległości, na tą magię, którą dzisiaj po 100 latach przeżywamy na nowo? Wszystkie te elementy są istotne, ale ja bym je uszeregował jednak. Mm-hmm. To znaczy przede wszystkim duch w narodzie i to na dodatek w narodzie, który w ciągu XIX wieku, czyli w warunkach dyskomfortowych, gdy nie mieliśmy własnego państwa, unowocześnił się. To znaczy stał się narodem pełnym. Nie tylko warstwy oświecone, ale także warstwy ludowe weszły w ten krwioobieg pamięci o I Rzeczpospolitej. To jest szalenie ważne, dlatego że wypłukać chciano nam te warstwy ludowe poprzez germanizację, rusyfikację i żeśmy wybronili polski naród przed możliwością wyjęcia z niego tej całej wielkiej rzeszy Polaków, którzy potem z pokolenia na pokolenie będą formować także, czy współformować polską elitę razem z grupami inteligencko-ziemiańsko-szlacheckimi. My już dzisiaj także jesteśmy społeczeństwem rzecz jasna pełnym. Wtedy w 1918 roku okazało się, że wszystkie warstwy społeczne mają w sobie niesamowicie bogatą elitę polską, która jest świadoma, że walka o niepodległość celem. Czyli to nie był sukces elit, bo często tak się mówi, że gdyby nie elity i właśnie inteligencja... To znaczy, jak definiujemy elity? To wszystko zależy, dlatego że jeżeli... Jeszcze wtedy ciągle stanowo mocno przecież, no więc prawda? Właśnie, bo to jeżeli za elitę przyjmiemy, że traktujemy ją jako warstwę inteligencko-ziemiańską, to oczywiście nieprawda. Tam było najwięcej na pewno świadomych Polaków, natomiast ta świadomość polska znalazła się w elitach, w warstwie robotniczej, w warstwie chłopskiej. Pod strzechę. Pod strzechę. Te wszystkie wielkie polskie umiłowania ojczyzny, wariantowe, różne, jeśli chodzi o realizację w czasie I wojny światowej tego postulatu, ale sięgnęły bardzo głęboko. Także mieszczaństwa, rzecz jasna, młodzieży gimnazjalnej, młodzieży... Duchowieństwo. Duchowieństwo od dawien dawna oczywiście. To jest z kolei ta warstwa, która miała background w postaci wychowania polskiego w seminariach. Miała cały czas tą świadomość uczestnictwa w wielkiej polskiej kulturze, także w kulturze sakralnej. Polskie kościoły, sanktuaria, to wszystko w XIX wieku było pewną drogą ku polskości dla pielgrzymów udających się na przykład na Jasną Górę. Także tutaj Kościół odegrał notabene fantastyczną rolę w podtrzymywaniu tego ducha polskiego. Ale trzeba sobie też powiedzieć, że to, co pan powiedział w drugiej kolejności, to znaczy niewątpliwie wybuch I wojny światowej powszechnie Polacy mogli potraktować jako spełnienie modlitwy o wojnę powszechną, ponieważ każdy z zaborców w pysze swojej uważał, że sprawa polska jest wewnętrzną ich sprawą nie ma możliwości, żeby ona została wydobyta, a Polacy mieli świadomość, że prędzej czy później ona stanie się międzynarodową. I okazało się, że suwerenni polscy politycy potrafili wyłuskać tę sprawę polską jako kwestię, przed którą trzeba będzie się pokłonić największym. Najpierw zrobiły to państwa centralne, dzięki temu akt 5 listopada. Potem państwa, które wygrały wojnę, czyli Francja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. I na szczęście znaleźli się tam także Polacy, którzy potrafili sprawę polską wprowadzić do spraw wiodących, jeśli chodzi o
zwycięstwo w I wojnie światowej. Panie profesorze, jest również politykiem. Jak pan patrzy na te polityczne elity roku 1918, przecież niezwykle poróżnione, patrzące na Polskę, na jej przyszłość, na jej rozwój, bardzo często drastycznie nawet w różnej postaci, to co zaważyło, że jednak ta kwestia niepodległości, prawda, była jednak kwestią najważniejszą, że nie było wśród tych polityków zdrajców, mówiąc w dużym skrócie, ludzi, którzy chcieli przeszkodzić wielkiej idei tej wielkiej wolnej Polski. Tak, ale znowu muszę powiedzieć, że jako i historyk, i polityk chcę się uczyć na pewno od wszystkich, którzy różnymi drogami kierowali się ku niepodległej, ale mam wrażenie, że od tylko co po niektórych można się nauczyć więcej. I niewątpliwie moje sympatie idą w kierunku członków Komitetu Narodowego Polskiego i polityki dyplomatycznej Romana Dmowskiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego. I tutaj co najmniej dwa są takie wiodące wnioski. Pierwszy to taki, że Roman Dmowski jest wyjątkowo suwerennym politykiem, to znaczy człowiekiem, który od początku do końca wie, jaki jest jego cel i dostosowuje do tego środki, także nie przywiązuje się do żadnego partnera rozmów, bo nie partner jest istotny, tylko cel jest istotny. Rosję zdradza w 15 roku, mówiąc kolokwialnie, i przechodzi na stronę Francji i Wielkiej Brytanii, ale też nie tak szybko. Najpierw Wielkiej Brytanii, kiedy orientuje się, że Brytyjczycy mają mniej do zaoferowania Polakom niż Francuzi, natychmiast się orientuje i wchodzi na teren Francji i tam ostatecznie instaluje Komitet Narodowy Polski. Z kolei lekcja z Ignacym Janem Paderewskim polega na tym, że wielki talent kompozytora i pianisty. Każdy z nas ma jakieś talenty. Tak, oczywiście. Prawda? I się z tego cieszymy. I można te talenty traktować jako egoistyczna, a przecież niezasłużona wartość, bo nie myśmy sobie te talenty dali. Albo możemy potraktować te nasze talenty jako instrumenty, których używamy po to, żeby sprawa wyższa wygrała. I Ignacy Jan Paderewski od 1915 roku jeździ pociągiem specjalnym, wagonem specjalnym po Stanach Zjednoczonych. Nadal koncertuje, ale nie koncert jest dla niego najważniejszy, tylko jego przemówienia. On jeszcze nie zna, jak mu się wydawało, tak perfekcyjnie języka angielskiego, że uczy się tych przemówień na pamięć i 50-minutowe przemówienia wygłasza na temat tego, że Polska powinna być niepodległa. No to to jest prawdziwy patriotyzm. Przykładając to do czasów dzisiejszych, był też takim celebrytą, prawda? Człowiekiem nieprawdopodobnie znanym, popularnym, tak, właśnie artystą. Nie poszedł w egoizm, w celebryctwo dla celebrystwa. Poszedł do sprawy. Tylko poszedł do sprawy. Dla sprawy. Dla polityka dzisiejszego te dwie postacie, Dmowskiego i Paderewskiego, to są postacie, które w sposób rewelacyjny pokazują, na czym polega suwerenność myślenia i na czym polega także odwaga artykułowania i dopominania się o swoje racje. To w przypadku Dmowskiego szczególnie, bo on był niegrzeczny bardzo wobec to wszystkich prawda. Polityków. Z kolei, jeśli chodzi o Piłsudskiego, to tam jego wartość w czasie I wojny światowej największa, moim zdaniem, polega na tym, że on z kolei wychował żołnierzy w świadomości, że nieprawdą jest, że żołnierz ma nie myśleć o celach, dla których służy i krew oddaje. Nie. Jego celem od początku do końca i legionistów jest to, że ma powstać wolna, niepodległa Polska. I znowu proszę zobaczyć, że na przykład kryzys przysięgowy jest wyartykułowaniem w gruncie rzeczy przez Piłsudskiego pewnego żądania wobec żołnierzy. Macie myśleć o tym, po co de facto służycie. Nie dlatego służycie, że jesteście żołnierzami, tylko dlatego, że jako żołnierze służycie sprawie Polski i odzyskania niepodległości. No może da się, dlatego ta kadrówka stała się kadrówką dla tymi filarami, żywymi filarami, ludzkimi filarami niepodległości. Ich tak widzimy w tym pierwszym rzędzie odpowiedzialnych za to, że żeśmy wygrali. Wspomniał pan, panie senatorze, o Stanach Zjednoczonych, o tej sytuacji też geopolitycznej, a ja znów będę się odwoływał do tego, co jest dzisiaj, co się dzieje dzisiaj i pewnej, moim zdaniem, magii
tego wielkiego jubileuszu polskiego. A mianowicie mamy taką dość podobną sytuację. Oczywiście porównywać jednostronnie nie możemy, ale tak, z jednej strony mamy kraj nieprawdopodobnie szybko rozwijający się, mówię o Polsce. Mamy wspaniałą ideę Trójmorza. Mamy pewne, no już takie zakusy, które pokazują, że Polska może być jednym bardzo ważnym rozgrywającym krajem w regionie i to się już dzieje. Z drugiej strony mamy wielkiego sojusznika, w jakim jest administracja Donalda Trumpa, generalnie Stany Zjednoczone. Wtedy też było podobnie, bo też Stany Zjednoczone były takim krajem, który wspierał jednak bardzo mocno polskie dążenie do niepodległości i był takim, no jednym z wielu oczywiście, ale jednak gwarantem międzynarodowym sukcesu niepodległej. No gdzieś widzę te analogie, może chcemy dzisiaj tak na to patrzeć, może dostosowujemy tę rzeczywistość, ale gdzieś jest magia niepodległej w tym, że pewna nieco podobna sytuacja geopolityczna powstaje. Tak, można zaryzykować taką tezę, choć jako historyk ja jestem bardziej przywiązany do faktów. Do faktów, tak. I fakty są na przykład takie, że idea Międzymorza to jest idea, która w takim kształcie, w jakim wyrastała w okresie I wojny światowej, stanowiła projekt Romana Dmowskiego. On napisał bardzo celny memoriał skierowany w 1917 roku do Wielkiej Brytanii i do Francji jako pewnego rodzaju oferta dotycząca ułożenia Europy Środkowo-Wschodniej między Gdańskiem a Triestem, jak on to nazywał w tymże memoriale, która to Europa Środkowo-Wschodnia jest gwarantem, szczególnie dla Francji, ona to odczytała pozytywnie, by ówczesne państwa centralne, czyli Niemcy, Austro-Węgry, Bułgaria, Turcja, bardzo ważny element tej układanki, nie przeniosła Niemcy na świat, czyli na kolonie, które Anglicy i Francuzi chcieli dzielić między sobą. Zasada równowagi dla Dmowskiego polegała na tym światowa, że Europa Środkowo-Wschodnia stanowi ważny, samodzielny element, a nie jest służącym Niemcom, którzy chcieliby poszatkować tę Europę na malutkie państewka, tak żeby te państewka nie miały żadnej siły oddziaływania własnego. Wielka Polska w związku z tym w Międzymorzu stanowiła element pewnej układanki światowej. I proszę teraz zobaczyć, że właśnie ta dzisiejsza Polska, która sięga suwerenności i jest w bardzo dobrej, dynamicznej sytuacji rozwoju gospodarczego, to z tego punktu widzenia to jest pewnego rodzaju oferta dla równowagi światowej, w którym to miejscu, Europie Środkowo-Wschodniej, nie odbywa się tylko proces doskonalenia tych państw, ale także doskonalenia pewnego układu światowego. I pytanie, kto z naszych potencjalnych oferentów jest zainteresowany. Wtedy, w 17 roku, najbardziej zainteresowana była Francja, dlatego że traciła sojusznika rosyjskiego. I Polska silna, wolna i terytorialnie i gospodarczo rozwinięta stanowiła dla Francji gwarancję równowagi wewnątrzkontynentalnej, ponieważ ten parasol nad Niemcami gwarantował, że Niemcy nie odbiją się ponownie, jak się Francji wydawało. Słusznie zresztą. I słusznie. Dzisiaj znowu trzeba by odczytywać. Idea Międzymorza, czy Francja i Wielka Brytania są zainteresowane? No widać, że bardziej Wielka Brytania może być zainteresowana niż Francja, prawda? Bo jednak sojusz francusko-niemiecki stanowi fundament, który wydaje się być nie do rozbicia. Ale już Stany Zjednoczone, w odróżnieniu od ówczesnego 1917 roku, gdzie mamy Wilsona, idealistę, który chce uporządkować świat demokratycznie, tak żeby projekt amerykański stał się podstawą sprawiedliwości i wszystkich możliwych wartości, które by tworzyły pokój światowy. Dzisiaj mamy bardziej realistycznego Trumpa, który widzi świat chyba bardziej w tej układance właśnie Romana Dmowskiego, to znaczy szukającego światowej równowagi, tak żeby Amerykanie mogli zarządzać, bo jak się okazało za czasów Busha juniora, Amerykanie przedobrzyli, tak, to znaczy prawda. Weszli z takim impetem w rozwiązywanie światowych konfliktów wszędzie, gdzie one wybuchały i okazało się, że Amerykanie nie są w stanie udźwignąć. Ślepy zaułek. Ślepy zaułek, a w związku z tym muszą potworzyć sobie takie w świecie układy geopolityczne, żeby ta zasada równowagi światowej powodowała, że Amerykanie mogą sięgnąć to pięterko wyżej, jeśli chodzi o
kontrolowanie procesów w świecie. Wykład pana profesora jest niezwykle ciekawy. Niestety zbliżamy się do końca. Chciałbym I warto z tej lekcji pierwszej wojny światowej z tego punktu widzenia skorzystać. Panie profesorze, już krótko, ale czego by pan życzył tej polskiej niepodległości, która wydaje się stuletnią, że strasznie starą, a tak naprawdę wydaje się niezwykle młodą. Przede wszystkim, żeby naród polski był suwerenny, żeby miał suwerenne elity, żeby politycy nie byli tchórzami, mieli odwagę bycia suwerennymi, a jednocześnie, żeby wygrywała mądrość, bo suwerenność sama bez umiejętności myślenia jest też niezbyt precyzyjnie wymyśloną ścieżką, ale żeby przede wszystkim zasługiwać na niepodległość, to musi być naród. Musi być naród, który chce być niepodległy. Na tym polega nasza dzisiejsza potrzeba. Oby Polacy 11 listopada wszyscy, niezależnie od tego, gdzie siedzą, w jakich ławach sejmowo-senackich, żeby zrozumieli, że niepodległość to jest kwestia wewnętrznej potrzeby. Drodzy państwo, te piękne życzenia od pana profesora Jana Żaryna, senatora Rzeczpospolitej, redaktora naczelnego sieci Historii. Serdecznie dziękujemy, panie profesorze. Dziękuję również.